No. Nie no, pograliśmy troszeczkę, ja Ci powiem ogólnie, ogólne wrażenie, mam całkiem, całkiem przyzwoite oczywiście był i ja bo jak, jak sam widziałeś, się starałem przez dwa dni, po prostu dostawałem białej gorączki. A ja w tym samym momencie chciałem wejść, tylko ja, ja ty wiem, się nie bo odpalałem. Ja że ty, że patrz, uspokoi, patrz, ty nie? grasz, jak ty grasz, kurczę, jak, jak ten, ale później następnego dnia ja miałem to samo, bo ja grałem, nikt inny nie grał, ale później no mnie właśnie. wykopsało, nie? No, no bo ja, mnie też wykopsało później, bo się wbiłem błędy. chyba na jakiś serwer, jakiś wiesz, jeden się podniósł albo coś takiego i zupełnie przypadkowo się na niego wbiłem. Bardzo fajnie zresztą się wtedy grało, jak wszyscy inni nie grali. No są błędy, nie, są da, się błędy. Tego, nie da się tego ukryć i trzeba to powiedzieć, że są błędy. Oczywiście jest to tylko beta, yy, nie są to błędy no. uważam nie do naprawienia, aczkolwiek nie, niektóre błędy mnie zaskoczyły, dlatego że i ty i ja żeśmy grali w wersję testową, Testowaliśmy y, tą grę parę miesięcy temu tak. pod tak zwanym NDA I, mhm. i ona wyglądała inaczej i brzmiała inaczej przede wszystkim. Znaczy są błędy, których wtedy nie było, no tak? No tak. tak. Ja tak za bardzo nie wiem, co się stało. I tutaj sobie w sumie dzisiaj porozmawiamy trochę o tym Admiral'u, nie? Podsumujemy trochę te, te pierwsze dni, pierwsze dni, bo nie podsumujemy sobie bety, dlatego że beta dopiero się zaczęła i będzie trwała przez najbliższych parę miesięcy. I na pewno tak. zobaczymy i, i, i nowe mapy, i zobaczymy mnóstwo usprawnień, update'ów i tak dalej, i tak dalej, także o tym, o, tym, o, o tego możemy być pewni, że, że na pewno twórcy nie zostawią tego tak jak jest i podejrzewam, że, że teraz mają kurczę tone, tone roboty, a my może w pewien sposób pomożemy im troszeczkę, nakierujemy ich no, w, dobrym, w dobrym kierunku, pokażemy palcem tam, tam, tam przyciśnij, tam. Nie? Tak jest. To przywitamy to się. To nas razi, to nas. O no, dobra. No. Okay. Witamy w kolejnym odcinku podcastu gamingowego Nadajnik. Z tej strony kłania się nisko. Rutain. Cześć, cześć, Admirał. Dziś porozmawiamy sobie. Jak słyszeliście? O World War III i o paru dniach. Podsumujemy parę dni, dosłownie te parę, te ostatnich parę dni bety. Tak. Nie będziemy tutaj absolutnie w żaden sposób podsumowywać jakoś tak. Definitywnie, czy coś, tylko podsumujemy te ostatnich parę dni bety, co uważamy, że, że należałoby zmienić, bo, bo są już, można wnioski pewne wyciągnąć. Tu i admirał troszkę postreamował i, i ja troszkę postreamowałem, przynajmniej starałem się postreamować. <śmum> Zresztą w sumie tak jak wielu z nas. Ale, ale ogólnie rzecz biorąc tak, ja powiem, powiem zacznę od tego, mhm. żeby nie było, bo, bo będzie krytyka z mojej strony żeby nie było, że, że, że Rutek, kurcze, będzie krytykował, bo, bo, bo coś tam. Gra ogólnie mi się podoba. Menu, UI, dostosowanie broni, zamysł sam dużo bardziej mi się podoba i dużą większą przyjemność mi sprawia niż gra Battlefielda 2042. Aczkolwiek są problemy, które mi bardzo osobiście przeszkadzają, a szczególnie, że wiem, że Admiralowi też, bo żeśmy tych problemów nie widzieli wcześniej. Grając w wersję testową. Może to jest kwestia, nie wiem, ilości osób na serwerach, może to jest kwestia serwerów, infrastruktury, nie wiem, jak to się sprawia. No no, ale od niektóre tych serwerów, rzeczy, bo... które. Tak, właśnie. W, w sumie zacznijmy tak, zacznijmy od tych serwerów może, bo to w sumie to w sumie. Nie wiem, ja, ja w jakimś streamie przed, przed rozpoczęciem tej bety, nawet w filmiku, przed rozpoczęciem tej bety powiedziałem, że. Że, że czekam z niecierpliwością. Zresztą tak jak większość z was. Jednak mam, mam duże obawy. Boję się, że serwery nie wytrzymają. Boję się powtórki z 2018. Niestety, moje obawy się sprawdziły. Niestety wysypały się serwery. Pierwszego dnia nie dane mi było postreamować, drugiego dnia, praktycznie rzecz biorąc, też nie udało mi się. Troszeczkę dosłownie zagrałem dwie gry, także byłem bardzo sfrustrowany po pierwszych dwóch dniach bety, dlatego że nie byłem w stanie pograć w grę, na którą czekałem tyle czasu, i nie było to tylko moje doznanie. Nie było tylko moje doznanie, bo gra była i jest bardzo, bardzo popularna na Twitchu i ogólnie w social mediach zrobiła się bardzo popularna. No, Mnóstwo ludzi. Ja widziałem, admiral, tam w granicach 150 ludzi miałeś, oglądających ciebie. No, e... tak jest, ja, ja to samo, gdzie po prostu byłem w szoku, co się nagle stało, skąd ci ludzie się wzięli, a właśnie stądże jest zainteresowanie tą grą. Przez co no, trzeczka tak. jest postawiona cholernie wysoko, no, Ale z kolei oczekiwania mu... ludzi. Są, oczekiwania tak. ludzi też. Ja uważam, że te serwerki, moje drogie Farm51, serwery, nie wiem, czy wy żeście odpowiadali za to, czy MyGames, ale ktoś dał ciała. To powinno być ogarnięte, zrobione na tip-top. Ja wiem, że mi jest łatwo powiedzieć jako gamerowi. Ja nie jestem programistą, ja nie jestem informatykiem. Oczywiście jest nam to łatwo powiedzieć, ale nie zapominajcie o tym, że 99% użytkowników gier nie są programistami. Są no, zwykłymi zjadaczami chleba, tak jak ja czy admirał. No, admirał może tego chleba je więcej, bo wyżej już tego nie widać tutaj, ale on strasznie wysoki jest. Ale że nie. W złej kolejce stał. Jestem dobrze zbudowany tylko. No tak, no, ta, no w sumie tak, no, nie, nie, musisz, nie musisz po drabinę chodzić, żeby żarówkę zmienić, nie? Tak jest. No, ale ogólnie rzecz biorąc, admiralu, powiedz jak, jak twoje doświadczenie, jak... jak... Jak ty, tak samo jak ty, czekałem z wielką cierpliwością na ten dzień, kiedy będzie można odpalić tą zamkniętą betę i zagrać w końcu tą grę. I e, tak jak ty, zrobiłem to po południu, bo wiem, że tam miało się zacząć około 14, ale zaczęło się chyba wcześniej. Tam dużo osób grało, udało się im pograć i grali. Ale wieczorem, kiedy ta liczba osób się zwiększyła, podejrzewam to z tego powodu no, coś tam się stało serwerami, tak? I e, wszystkich wywaliło, podłączało od serwerów i trzeba było czekać jakiś e, dłuższy okres czasu na to, żeby można było z powrotem się zalogować. Ja mam tak samo jak ty trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony, wiesz, my jakby całym sercem za tą grą, nie? No, jakby e, nie o... patrzeć od samego początku. Śledzimy projekt, tak. więc... Też się modliłem, żebyśmy nie mieli, e, wiesz, powtórki z 2018 roku, bo zauważ, jakby... Nie dość, że jakby sprawa z serwerami się tak powtórzyła w sensie, no oczywiście pewnie tam przyczyny są zupełnie inne natomiast, bo wtedy to był ewidentnie klęska urodzaju, tak? No tak, tutaj tak. nie wiemy jeszcze. Bo coś po gdzieś informacji. słyszałem, jakiś DDoS atak nastąpił. No jakieś a, takie plotki chodziły, no, ale dopóki, dopóki, no, dopóki deweloperzy tego tak. nie potwierdzą, to, e, to uznajmy to, że to jest tylko i wyłącznie plotka. Jeżeli tak było, to, to, to jakby dobrze świadczy z drugiej strony, bo ktoś faktycznie jest zainteresowany w świecie informatycznym też tą grą, także. No i może twórcy się obawia. Twórcy ktoś Battlefielda się... wysłali, żeby kurczę wyszło. Może. Trudno dostać. powiedzieć. No i e, jak mi się w końcu udało odpalić tą grę i zagrałem? No tak, no wrażenia z gry. E, znaczy tak, jak już ta gra zaczęła działać, to grało mi się fajnie. Oczywiście w samym środku jest pełno bugów, to sobie zaraz do tego pewnie przejdziemy. Najpierw na tych serwerach jest tak. A Przy tych serwerach jest był jeszcze jeden duży problem, który tam przez pierwsze dwa dni chyba funkcjonował dosyć mocno, a później tam był naprawiany. Został naprawiony, ale nie do końca jeszcze, bo wczoraj też sobie testowaliśmy. Chodzi o tutaj matchmaking, który jest mm -hmm. wykonywany na tych serwerach. Problem ze znajomymi, problem z łączeniem tak, się ze znajomymi tak. na poszczególne serwery gier. No, ta gra z założenia jest bardziej taktyczną grą niż pozostałe takie FPS-owe no, gry. Nazwijmy jak... to jest bardziej taktyczna niż Battlefield i wymaga, wymaga Battlefield, zgrania tak, zespołu, i... zgrania, zgrania z kolegami, no bo musisz się zgrać, Co powoduje zrobić, co no. to, że z przyjemnością w tą grę chciałbyś zagrać ze znajomymi, no nie grasz tak. tam sam. No, oczywiście ze znajomymi, tak, bo, bo na tym ta gra polega. Zdecydowanie lepiej się gra i przejmuje te punkty. Jak najbardziej. No i tutaj był duży problem. Większość czasu, no powiedzmy, że 40-30% o... czasu spędziłem na próbie włączenia się razem ze znajomymi do gry. Nie? Tak, to nie tylko ty. Ja też miałem ten problem wczoraj. Udawało nam się, nie powiem, że nie, udawało nam się, e, żeśmy dawali radę ze Zmielonym i z Gawarem, dawaliśmy radę. Było to trudne, nie było to łatwe, aczkolwiek, aczkolwiek w godzinach przedpołudniowych żeśmy grali ze zmielonym mhm. i było to dużo łatwiejsze do zrobienia. Czyli dodawał mnie do grupy, ciach, dołączaliśmy do gry. Nie było tyle błędów. Następnie po południu, gdy żeśmy już grali, wtedy mi się wydaje, że jest to związane z natężeniem po prostu yy, yy, na, na serwerach. Ilość ludzi, natłok ludzi bijących na serwery dalej je w jakiś sposób unieruchamia, dalej coś z nimi robi, i to ma wpływ też na właśnie robienie party z kolegami. Dlatego, że tak jak mówię, przed południem nie mieliśmy praktycznie w ogóle problemu ze zmielonym. On dodał mnie, ciach, graliśmy jedną grę za drugą, kurczę bez najmniejszego problemu, gdzie po południu. Ola, Boga, co się działo. To tak, jednym mecz zagraliśmy, później trzeba było, to ja zrestartuję, ty zrestartuj. Tak, dokładnie. I, i tak Restartowanie gry pomagało, co to Kombinowaliśmy, co kombinowaliśmy, tak. Jest. tak i, i... I, i to, to musi być związane też bezpośrednio właśnie jakoś z pracą serweru, z natężeniem ruchu. Także to, to musi. To my tego nie rozwiążemy, Ja tak jak mówię, nie jesteśmy programistami. Mi ciężko jest powiedzieć no, tak tutaj, jest. jeżeli ktoś z Farm 51 ogląda, bardzo fajnie by było, gdybyście no, w sekcji komentarzy powiedzieli mniej więcej, na czym problem, na czym problem polega. Byłoby na pewno miło to usłyszeć. Też fair play dla Fan51 za przekazywanie tych informacji. Na pewno nie było im łatwo tweetować te newsy, że. Wiedzieli, że posypie po, po, po się na nich. Wiedzieli, wiedzieli doskonale, że gdy wrzucą, że serwery przepraszamy i, i tak dalej, i tak dalej, a wrzucali te informacje, że, że się dały. No to trzeba przyznać, komunikacja no to... była na bieżąco w tym czasie. Tak, tak. To, to przynajmniej to, że nie można narzekać, że kurczę, że nie komunikowali się, że nie starali się poinformować o tym, no ale, ale niestety to jednak troszeczkę za mało. No, na znaczy, pewno. Gwoli jasności. Gwoli to... jasności. Wszyscy musimy sobie zdać sprawę z tego, że jest to beta. Ale Wszyscy musimy sobie zdać sprawę z tego, oczywiście, że niektóre funkcje mogą oni przetestować dopiero teraz. Jak te tłumy, tłumy ludzi nagle zaczynają wbijać na serwery, te matchmakingi i tak dalej. Wszystko mogą to przetestować dopiero teraz. To był początek, więc może tak naprawdę ten napływ informacji, który im spłynął po tych wszystkich problemach, spowoduje to, że oni to w ramach e, naprawy, czy w ramach tutaj jakby poprawienia tej całej. E, tego matchmakingu, naprawiam to dosyć szybko. No, no, na, na to liczę. I e, drugą sprawą, jeszcze związaną z tymi serwerami, oprócz tego, że brakowało nam oczywiście tej przeglądarki serwerów, może kurczę wtedy, by to trochę się problemów rozwiązało, to było może. to, że rzucało nas po tych serwerach gdzieś po świecie, nie? Jest to problem, admiralu. E, ja, ja uważam, drogie, My Games i, i The Fan 51. Nie okradajcie nas z przeglądarki serwerów. Please. Nie bądźcie kolejnym tytułem, który okrada graczy z przeglądarki serwerów. Proszę was. My chcemy cieszyć się grą na europejskich serwerach. Nie, nie, ja nie chcę grać przeciwko graczom z Chin. Nie zmuszajcie mnie do tego. Nie chcę grać I przeciwko ludzi. Podejrzewam, graczom wam, że Australii. gracz z Chin nie chcę. I podejrzewam, nie chce, nie podejrzewam grać że przeciwko nam. I dla, Stąd pojawią się. I, I co byście nie robili z serwerami? Jak wpuścicie gracza z pingiem 300 i z pingiem 20. Wiecie co się będzie działo z serwerami? Przecież kurczę, jest to naukowo stw stwierdzone, nie ma serwerów, które to udźwigną. Zawsze będą problemy serwerowe, zawsze będą problemy z latency, zawsze z opóźnieniem, będzie zawsze będzie zadowolony. problem z wysyłaniem pakietów, z odbieraniem pakietu przez serwer, bo jak serwer ma nadrobić po prostu to, że gość ma pingu 300 albo 400 i jeszcze nie wiadomo jaki internet i gra kurczę gdzieś skądś, a, a gość ma ping 40. Jak to ma być skalkulowane? Moi drodzy, my naprawdę chcemy europejskich serwerów, chcemy serwerów chińskich, chcemy rosyjskich. Niech każdy gra tam, yy, gdzie pasuje. Zainteresowanie okay. grą jest cholernie wielkie. I to widać. I chwała Myślę, za to. że sami, żeście się tego nie spodziewali, farmiacy, ale widać to po streamach, widać to na Twitchu, widać to na Steamie, widać to na YouTube. Zainteresowanie jest okropne. Okropne. Każdy chce spróbować, każdy chce zagrać. I, I tu nie ma co się dziwić. Trzeba tylko po prostu działać. To, co ja wiem, skąd to połączenie. Pamiętasz, jak się kończył Early Access, jak zostały połączone serwery, no bo przecież tak. nie było tak. sensu trzymać europejskich serwerów oddzielnie i tych oddzielnie, no bo i tak nie było graczy, to, to wrzucono wszystkich do jednego do jednego kurczę. No wolka. żeby szukać, tak. tak, żeby, tak. Żeby ten... E, drogie Fan51, to w tej chwili nie będzie działać. To nie będzie działać po prostu. E, to, jest, to jest oczywiście moja skromna opinia. E, może Admiral ma też. No pewnie nie, nie coś, tylko ale, Twoja. No. Ale, nie, nie, ale, nie, no moja również taka no. sama. No wiesz, gdyby tak naprawdę zawsze pierwszym kryterium wyszukiwania serwerów, jeżeli ta przeglądarka jest, to zawsze każdy podejrzewam klika na ping. Ping Jak to jest bardziej. podstawa. Nie? To, czyli wyszukujemy po pingu, bierzemy sobie i z pingu sprawdzamy po pingu, tak. drugą rzeczą sprawdzamy ilość osób na serwerze i to jest, to są dwie podstawowe rzeczy, które są sprawdzane zawsze, jeżeli jest taka sytuacja, że mamy tą przeglądarkę i możemy sobie sami wybrać oczywiście. Tutaj nie mieliśmy takiej możliwości, wrzucało nas, no gdzieś jakiś pewnie algorytm tego wrzucania graczy na serwer był, ale zdarzały się sytuacje takie, że oczekiwanie w lobby, już nawet na samej mapie, Dużyło się tak, że nie wiem, było za dużo ludzi nawet. Miałem takie wrażenie? Było 34. Eee, na tak, 30... tak, jakby serwer dobierał no. ludzi więcej niż miał miejsc, później tych ludzi tak. odrzucał, eee, ale co jest jeszcze związane z tym, Admiralu, jest jeden problem, że po tym jak ludzie grunda się rozpocznie, bo to zostało naprawione. Wczoraj grało się fajnie. Mhm. Eee, jak się tylko serwer zapełnił, bumciach, kurczę, już gramy, nie trzeba było czekać te półtorej minuty, to jest OK, super. Jest jedna rzecz. Która musi zostać też zaadresowana, to jest to, że ludzie odchodzą w trakcie rozgrywki. Bo im nie pójdzie, bo musi śmieci wyrzucić, bo musi iść do sklepu, bo akurat musi iść do toalety, wychodzi, bo go rozłączyło czy coś. Ale serwery nie sidują z powrotem, nie nabierają nowych graczy. I kończymy tak, że jest nas pięciu przeciwko dziesięciu tak, albo piętnastu. I tak, tak. e, jest to troszeczkę irytujące, bo nie jesteś w stanie wygrać jednym, jednym składem przeciwko całej drużynie. I, 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 I tu trzeba ten problem zaadresować. I na też odwrót żadnej przyjemności nie masz, jeżeli nas jest po jednej stronie dwa razy więcej tak, niż po drugiej. Na pewno trzeba ten jest. problem zaadresować. Także, mhm. także no mówię, te, te serwery, serwery tak. Nie pozbawiajcie nas przeglądarki, bo ja naprawdę chciałbym grać z graczami w Europie. To, to, jest, to jest jedna rzecz, której ale jeżeli już nie chcecie zrobić tego, to niech mnie przynajmniej podzielcie to na strefy. Europa, Azja, coś tam coś tam, żebym ja naprawdę nie grał z graczami z Chin, bo jest to e, użyłbym bardzo dosadnego słowa, ale że nagrywamy podcast i jest to family friendly, to powiem bardzo irytujące. No nie wiemy czy to byli z Chin, ale tak naprawdę widać bo było po to tych te opóźnieniach, no znaczy opóźnienie to tam był było graficznie pokazane. Aha, no tak, no. ale no. czasami ktoś dla jaj sobie robi. Ale no. po tym latencji, po tam po tych y, graficznym odzwierciedleniu opóźnienia było widać y, Mniej więcej, że jakby tak. jest to bardzo nierówne. A, i czy jest jeszcze taka szansa, taki drobny apel, żebym ja mógł widzieć swój ping, nie trzy kreski. Ja nie gram no, na właśnie. konsoli. Zasięgu na komórkę też nie łapię. Chciałbym wiedzieć po prostu. Tak myślę, myślę że myślę, że no. fajnie, by było to, fajnie by było to widzieć, że oprócz tych trzech kresek jeszcze Oczywiście to są, mówię, rzeczy, które mogą, mogą się pojawić, które nie muszą się pojawić, ale które mogą się pojawić, bo to jest to, mówię, jest to beta. Mają parę miesięcy tej chwili na dopracowywanie tak. tych rzeczy na, 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 na robienie tych rzeczy. No ale myślę, co tam jeszcze z tymi serwerami coś. Bo w tej chwili działają. W tej chwili widzę, że działa wszystko. Dzisiaj, dzisiaj dzisiaj odpalałem, wczoraj grało elegancko. Dzisiaj już też widziałem. No to łączenie się, się, tylko z tym te, robienie tego Aha, party tak. i wrzucanie wszystkich, bo bardzo często zdarzała się sytuacja taka, że z piątki osób bardzo fajnie, że pięć, a nie cztery osoby w ogóle okay. to dobrze. To znaczy, że w Polsce jest więcej możesz mieć przyjaciół niż tam, w, y, tam gdzie Dice ma siedzibę. No. Bo w tylko trzech oprócz ciebie możesz mieć przyjaciół. tutaj. Więcej? Nie, 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 bo to już wiesz, Nie, 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 to już to nie, już nie zagrasz. Nie, e, nie więc... będzie politically correct. Tak jest, dokładnie, także... <laughs> <laughs> także czasami zdarzała się taka sytuacja, że łączył o czterech, a piąty nie dołączał. Gdzieś <laughs> go wywalało po, po drodze. Gdzieś się gubił. E, to się często zdarzało, wczoraj szczególnie. Ja rozumiem, że tam praca w re, że chłopaki teraz nie wypoczywają, więc tam 24 na dobę praca w re i oni to starają się jak najszybciej poprawić, żeby to do przyzwoitości doprowadzić. Dobra, ale to jeśli chodzi o serwery, to no pewnie tam wielu rzeczy nie wymieniliśmy, bo ich pełno jest, jak tam no na, pewno, co, widzowie, to wy, na pewno widzowie, tak. słuchacze nam pomogą w sekcji komentarzy. Zostawiajcie także. feedback dla deweloperów, niech oni. Tak, e, drodzy, bo, to, bo to jest bardzo cenne. Tak. tak? To zapraszamy cenne. na. Jeżeli ktoś słucha na Spotify, to zapraszamy na YouTube. Tam w sekcji komentarzy wrzucajcie, wrzucajcie w sekcji komentarzy swoje, swoje spostrzeżenia, uwagi, swoje błędy, które żeście zauważyli. Tak. No bo my do tych błędów dalej przechodzimy. Są oczywiście plusy, o których sobie porozmawiamy, bo tych plusów jest dużo. Tak jak powiedziałem, nam się gra bardzo Musicie podoba. Musicie sobie tylko zdawać Widzimy. sprawę, że... że... Tylko tak, nie żeby... jest idealnie, Żebyście, żeby tak, nie było, że my tylko słodzimy, i, i bo, bo polskie, bo zaraz jakiś Janusz nie. wpadnie i powie, o bo, bo gra polska, to złego słowa nie powiesz, bo, bo takich Januszy, cebulaczków też jest pełno. Ale to już ja się, y, cieszę, to polska, ja bardzo końc... się cieszę, że to jest polska gra w się cieszę. A co ja mam chwalić? Jest jeżeli jeżeli <todgłosy> jest dobry dż... polski produkt, czemu ja mam? Wiesz co jest dziwne? Tak, abstrahując od tego. Mhm. Tutaj w Irlandii jest taki, taki, taki program, on się nazywa i jest co roku przed, przed świętami, wiesz? On się nazywa, taki kurczę, to jest, to jest Puppet Show, to jest Toy Show. Ogólnie rzecz biorąc, taki show z zabawkami, wiesz? I to jest program, który reklamuje zabawki, które w danym roku będą, wiesz? A wiesz co? Mhm. Co przez cały okres trwania. I ten sam prowadzący jest od wielu, wielu, wielu lat. Przez cały okres trwania programu, wiesz co, on, wiesz, wiesz, co ten gość mówi? By because it's Irish and it's better. No, dokładnie. Czy ktokolwiek powie mu w kraju o tym, że nie ma prawdy i reklamują irlandzkich producentów zabawek, irlandzkie sklepy, irlandzką yy, produkcję. Czy yy, to jest faszyzm czy inny ten? Nacjonalizm? Nie. To jest po prostu nie, 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 nie. dobry biznes. A w Polsce, gospodarki. jak zareklamujesz polski produkt, to już coś z tobą nie tak. No właśnie, Wiesz, właśnie, powiem ci, powiem ci nie, będę się, nie będę się triggerował, Admiralu, ale y, mamy smutną mentalność. Bardzo smutną mentalność. To polskie to powinniśmy właśnie wspierać, pomagać. Jeżeli nie jest dostarczająco, wystarczająco dobre, powinniśmy pomóc w rozwoju danego projektu i wesprzeć go, na ile jest to możliwe. I kupować polski produkt, a nie zagraniczny. Dlatego World War 3 uważam, jest takim właśnie produktem w moich oczach i Admirala, i wiem, że wielu innych. I dlatego trzymamy się tego produktu po prostu. No, no i dobrze jeszcze, tyle, tyle jeszcze nie leżało. Co mi jeszcze nie leżało? Poza serwerami. Wczoraj, wczoraj córce puściłem. Biegłem przez Warszawę i córce puściłem, rozumiesz, nałożyłem słuchawki na uszy, mówię, powiedz no. tatusiowi, co słyszysz. No i zasuwałem i ze mną biegło trzechom, biegło on mówi, happy little feet. Eee, <laughs> a mówi że ten, no, e, małe, małe małe stópki, nie, małe stópki pingwinie, wiesz, bo jej się skojarzyło z tym, z tym filmem takim o pingwinach tańczących, nie? Tak, 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 little tak, feet. Tak. Eee, dźwięk, dźwięk, tak, ja, ja nie muszę naprawdę słyszeć, że ja tak głośno biegnę, bo ja tak się też Zresztą... świetnie jest, że ten nie odgłos da. kroków jest zrobiony lepiej niż w innych grach. Ja Więc lubię takie trosz... gry, w których ja słyszę, ja nie, jak... nie, ale zagłośno. nie, aż, tak. no, nie, za głośno, troszeczkę za Bo jak tak. biegnie z kolegami, to masz tak nagle I tak, tak się tak. jesz ja... Mar. ja mówię. wśród tego tupania czołgu nie słyszę. No. I to jest właśnie kolejny aspekt czołgi. Ja chcę, żeby ten czołg przejeżdżając, że gotował mi kiszki. Bo ja stałem koło przejeżdżających czołgów, wozów bojowych. Admirał zresztą też. My wiemy, jaki to jest hałas, jaki to jest huk, jak to porusza ciałem. Wierzcie mi, to jest kurczę, sam dźwięk nadjeżdżającego pojazdu pancernego. Wzbudza w człowieku coś, coś, coś takiego kurczę w środku taki strach. I, i, I to jest bez względu na to, czy jesteś z tym zapoznany, czy nie i tego tutaj brakuje. Yy, mm -hmm. tu ja tu koło mnie dwa metry, kurczę, czołg może przejechać, cholera jasna, ja się obracam, tam czołg stoi, ja nawet nie wiedziałem. <laughs> albo, albo wczoraj z Gawarem żeśmy, Gawarem, żeśmy stali w kontenerze, rozumiesz, Gawar za mnie strzela, mówi, do czego ty strzelasz? A pojazd za tobą przejechał. W ogóle nie wiedziałem. Także yy, Trochę tak. bardziej to... elektryczne są niż spalinowe, no, powiedział, mo chociaż... może... Chyba, że są elektryczne. A widzisz, może hybrid. No, Batef i tak to rozwiązał, tam połowa pojazdów jest elektrycznych, więc no nie ma tematu, nie? No tak, tak. No, no, no nic, no w każdym razie te dźwięki, te, te dźwięki na pewno, na pewno muszą być. Ale to trzeba wtedy rurę wydechową z tyłu usunąć um, wtedy No, można by kurczę troszkę podrasować te dźwięki, to mur beton, ale myślę, że oni mhm. o tym wiedzą, bo widziałem, że wczoraj jeden z deweloperów z Farm pisał mnie na, na streamie, że się zrobi, także. Czy tak, za, tak, bo to też się sobie zrobi. zdawać. Także no tak. mówię, tak jak po, powtarzamy cały czas, to jest beta. Przez najbliższych parę miesięcy będziemy w nią grali. To jest zamknięta beta. Także kto sobie chce jeszcze potestować, na pewno będziemy testować różne mapy znaczy, testujcie, zostawiajcie feedback, tak, bo dzięki tak, temu... to jest najważniejsze, tak. <śmiech> dzięki <śmiech> temu wiadomo nad czym pracować, nie? Co się ludziom podoba. Oczywiście nie wszystko, bo pamiętajcie o tym, że czasami to jest tak, że my mamy takie pobożne życzenia, nie? To oczywiście. Że według nas tak by było lepiej, ale dla większości lepiej jest inaczej. No tak to wygląda, nie wszyscy tak. mamy dokładnie te same gusta, więc my mówimy tutaj o błędach, a nie o tym, że mi się wydaje, że tam wiesz, nie, nie wiem, granat powinien lecieć trochę dalej albo trochę bliżej na przykład, No ale nie. powiem Ci tak, powiem Ci, że yy, wiesz, mam małego, małego syna, nie, i zazwyczaj, zazwyczaj tu siada ze mną na kolana, czasem sobie coś popatrzy, jak tata granie, zazwyczaj szybko ucieka. To wczoraj grając w World War 3, ja go zgonić z kolan nie mogłem. No, wciąga gra, to trzeba Bardzo przyznać, mu się, ja On też... tu siedział na kolanach i patrzył chyba, kurczę, ponad godzinę czasu, rozumiesz? Tak mu się podobało, yy, nie wiem, coś mu się spodobało, także kurczę, yy, no, dzieciom się podoba. Mi też się podoba. No, no jest, przejdźmy, jest, przejdźmy, jest, Przejdźmy, 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 Ma, masz coś jeszcze, co tam, co tam, co tam ewentualnie yy, chciałbyś... No, dźwięki broni też tak trochę mi No, się, ja my pamiętamy te dźwięki broni yy, troszeczkę inaczej, P pamiętamy je mięsiste... Pamiętamy mhm. je z tej wersji, którą my żeśmy testowali. Mieliśmy szansę zabierałem potestować. Pamiętamy, te dźwięki takie bardziej mm. umów miały w sobie. Gdzieś to zniknęło. Także tak są takie takie płaskie, tak jakby ktoś, kurczę, obrabiając audio, cisnął flat. I to wszystko zostało takie spłaszczone. Bardzo jest to gryzące, szczególnie dla mnie, gdzie ja jestem takim trochę audiofilem i, i, i uwielbiam, bawić się z dźwiękiem sam nagrywam troszeczkę. Więc. więc yy, to no, musi tak, być, to, to, to musi być, to musi być, myślę, myślę dobry, zrobione. Nie? Broń wygląda świetnie. Sam wystrzał i jakby feeling trzymania tej broni też by się, jakby do tego dźwięku jeszcze <coughs> dobry doszedł, to mielibyśmy komplecik, nie? Bardzo przepraszam, ale tak jak słyszycie, jeszcze chory jestem. Ja powiem tak. Yy, sama broń, wygląd, customizacja, UI. E, bardzo mi się podoba Tunis muszę zmieniać. Bomba. Naprawdę tak jest, e, tak trzymać. Top Notch. E, powiedziałbym, żadna żadna gra AAA nie powstydziłaby się takiego wyglądu. Myślę, że Battlefield no, 2022 mógłby okay. się powstydzić tego jak wygląda. I mógłby się śmiało, śmiało zainspirować sw swoją customalizację broni World War 3, dlatego że tu naprawdę wygląda to niesamowicie. Ilość dodatków, ilość skinów, ilość do odblokowania broni na samym starcie masz chyba 28 w ogóle to jest tylko start, to, to jest tylko beta, a mamy tak, 28 tak, tak, to broni. Beta. To nie jest e, wszystko, e, pamiętajcie. Smoleńska nie ma na przykład. Sposobów, sposobów na dostosowanie tej broni jest po prostu niezliczona ilość, e, więc, więc tutaj nie ma, nie ma o czym mówić. Co jest ważniejsze też, że każdy z tych dodatków zmienia to, jak się broń zachowuje, jak strzela. Dlatego tym bardziej jeszcze powtórzę audio. Audio tej broni musi się Musi się troszeczkę zmienić, tak. aczkolwiek tam co po niektórych narzekali, że jest recoil, mi się recoil bardzo podoba, bo akurat to No World właśnie War 3... jeden, jedna osoba u mnie na streamie powiedziała, że ktoś tam grał i powiedział, że a tu się gra trochę kiepsko, dlatego że tą bronią rzucanie. No i no, no, ja powiem tak, jeżeli ja ktoś. Wiem, ja, 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 mi się to właśnie zawsze w World War 3 bardzo podobało, że te bronie były trudne do opanowania. Jedne były lepsze na bliski dystans, drugie były lepsze na duży dystans. Inną trzeba było wiedzieć jak się strzela. Dlatego ja uwielbiam Beryla, tak, bo tak. uważam, że na przykład jest najbardziej taki yy, uniwersalny. I na blisko, i na daleko. Można go fajnie skonfigurować, ale. Ale, ale właśnie to jest ten mały plusik, taki, taki smaczek tej gry, który pozwala na to, że ty się nauczysz grać na przykład tą, a nie inną bronią. Dla ciebie ona najbardziej leży. Ty umiesz tą myszką tak. odpowiednio kontrować, jak strzelasz. Ty wiesz, gdzie ona podrzuca. Ty już celując wiesz, że ten drugi będzie w hedzie siedział. Nie? No, ja ogólnie że biorąc, grając wczoraj przez cały dzień MSBS-em, muszę powiedzieć, że MSBS, jak dla mnie, recoilu nie ma. Nauczyłem się kontrolować, no, nauczyłem na się kontrolować recoil w nim i, i strzelając na odległość 100-200 metrów, ja praktycznie biorąc nie widzę recoilu. Ja zdejmuję ludzi biegnących, tam nie ma najmniejszego problemu. Trzeba by było dodatki, zdjąć wszystkie, zobaczyć, jak go rzucać? Trzeba. To wtedy, ja, czy, nie to, ja myślę, że, że, no wiesz, ja obiecałem tutaj widzą serię loadout, powrót do serii loadout na kanale, więc. Więc myślę, że będziemy przeprowadzać dogłębną analizę każdej no, z tych broni, będzie. dajcie mi Kupa tylko odcienków. czas na, na odblokowanie Kupa tych odcienek. broni, bo na razie Właśnie. wszystko jeszcze poblokowane, kurczę. Nie? Po mnie to samo, tak jest. Ale, ale jest, jest tych aspektów, dużo, bardzo dużo pozytywnych. No yy, sam, powiem tak, Team Deathmatch, Team Deathmatch Please, Farm 51, yy, więcej graczy na Team Deathmatchu. Bo szukamy się. Tak. Szukaliśmy się. Szczególnie szukamy na Warszawie. Mhm. Yy, nie, ma, nie ma tej in in intensywności. Ja, ja naprawdę biegałem i szukałem zbyt dużo. Także tutaj pomyślcie nad tym, czy nie dodać więcej graczy, czy po prostu nie zmniejszyć tego sektora, w którym gramy. Mhm. Yy, ale, ale, ale coś jest nie tak. Yy, Team Deathmatch nie jest w ogóle interesujący. Jest, jest słabiutko, jeżeli chodzi o Team Deathmatch. Jeżeli chodzi o Tactical Ops Mi się tryby podobają Mi się tryby podobają Mapy tak samo W sumie jak, jak już ja, ja wczoraj naprawdę miałem bardzo dużo Fajnych gier, że biegłem od punktu do punktu Troszeczkę skróciłbym czas Przejmowania punktów, nie wiem, a ty? Admiralu, co ty myślisz? No wiesz co, nie, ja, ja, ja nie zwróciłem na to Strasznie długo uwagi. się go przejmuje, wiesz Tak moim zdaniem, że bardzo długo Ale się to też ja powoduje, wiem, że, to że Uzależnione wiesz, pamiętaj, od tego, ilu masz, tak. ilu masz kolegów ze sobą, nie? Wiadomo, że całym składem przejmujesz punkt szybciej, nie? To, to też. A to też może chodzi o to, żeby drużyna przeciwna, że tak powiem, miała czas na reakcję, nie? Może tak. Bo ty tak, musisz go obronić. Tak. Ty musisz go przejąć i obronić przez chwilę może. chociaż, nie? Taką dłuższą. No to też. Jakbyś pewno... go przejmował, tak jak w kodzie, to no. był stryk. Nie, część nie to, to nie, to by było za szybko. Też na pewno, na pewno sposób rozgrywki jest uzależniony od graczy, którzy grają. Bo jeżeli, jeżeli dorwiemy dobre dwie drużyny, to jest młócka. Elegancka. Jeżeli dorwiemy jedną drużynę, która jest zbudowana z nowych graczy, którzy nie wiedzą, gdzie biec, a będzie takich dużo, no to niestety to rozgrywka będzie mniej interesująca. Więc, więc no, na pewno na, na tym byłym Wurzonie, na Tactical Ops, przydałoby się trochę więcej graczy. No, troszkę tak. Troszkę I, tak i, no. I przede wszystkim powrócę do tego, tego, tego żeby. Żeby baksilowały serwery, żeby nabierały nowych graczy. Jak ktoś się rozłączy, żeby dobierały mm. nowego gracza, bo jednak. Okay. Bo jednak to jest wy... duży minus. No właśnie, może zaczniemy to jest... 20 na 20, a kończymy, kończymy kurczę 5 na 15. Może to też spowoduje w, w, w poniekąd te odczucie, że w pewnym momencie jest za mało ludzi. Wiesz, bo ty nie zerkasz, nie tak. liczysz tych ludzi za no każdym nie. razem. Nie. Oni uciekają, no bo wychodzą do. To normalne, to jest gra, tak? Nie, nie zawsze może zostać do końca, więc wyskakujesz sobie jak możesz. Może jakoś przemusić ludzi, żeby zostawali, nie wiem, na tak. przykład, żeby się punkty zliczały dopiero po zakończeniu meczu. Nie? No, tak to jest no my film, wczoraj, wiemy, żeśmy z, ze Zmielonym, z Gawarem, żeśmy grali i tak mówimy, Jezus, Maria, jak nas tłuką, no, 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 no gdzie nie pójdziemy, tam po prostu wiesz, A, a ten a, a Zmielony czy to Gawar mówi, no ale panie, nas tylko pięciu w drużynie jest. No. No i rzeczywiście, no, nas dokładnie. tylko pięciu zostało no i, i wiesz, my żeśmy się starali zajmować punkty, a no, no jak. Ale punktów, żeśmy na 73 tysiące punktów. We trzech. Ale, no, ale nas tylko stresowało. pięciu było. Nas, to, wiesz, oprócz nas trzech jeszcze dwóch zostało, a reszta cała tam praktycznie 15 czy 16 drużyna pełna była, wiesz, I, i my tak no. Także coś tu musi być zaadresowane. Tak ja jest. wiem, tak jak mówię, powtarzać, poplarzać to będziemy z admirałem, no. to jest tylko beta. My wiemy. My wiemy. Aczkolwiek są rzeczy, które z naszej strony musimy przekazać, prawda? No i oczywiście. No tak, dokładnie. Tak, tak, dobrze tak. by było, żebyście też wy swoją cegiełkę dołożyli. Co jeszcze, admiralu? No powiem ci niewątpliwym plusem dla mnie w tej grze to jest. Wczoraj się spotkałem, bo wiesz, my już się przyzwyczaliśmy do tej gry, nie do tej. O i tak. To, no, ja czuję się parat minęło, nie zobaczyć. No dokładnie. Więc chwila tam już minęła. Ale wczoraj pojawiało się u mnie bardzo dużo też nowych graczy, którzy kupili sobie te pakiety i zaczynali tą grać. Wiesz, co ich zachwycało? To, że oni grają na realnych lokacjach. Nie? Jak ja no, im tłumaczyłem, pewno. że to tak naprawdę wygląda, to oni się łapali i ale to jest coś cudownego tak. po prostu. Nie? Także sam pomysł przed tych paru lat na to, żeby zrobić te realne e, lokacje, jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Moim zdaniem to świetna jest... sprawa. Świetna sprawa, Dokładna, to, że Warszawa... można po własnym podwórku pobiegać. Warszawa wygląda pięknie. Cwaniaki, ci co tam są, mieszkają wokół Pałacu Kultury, bo nie muszą prezydenckiego pakietu kupować, żeby po własnym podwórku pobiegać. No dokładnie, bo już są u siebie, nie? Już są u siebie. E... I ci z Polarnego też. No, 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 ci z Polarnego tak samo, no. No nie wiem, czy tych z Polarnego na taki pakiet prezydencki dostać, no wiesz. No ale mniejsza z tym, w każdym razie, tak, mapy są zrobione pięknie, mapy są zrobione cudnie, muszę powiedzieć. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się na nich gra. E... Troszeczkę, troszeczkę jeszcze jest kwestia tam optymalizacji, nie? Optymalizacji, jeżeli chodzi o, o działanie, bo na Team Def Meczu gra działa po prostu jak zła. Ja tam mam wrzucone Ultra 2K i tam jest kurde 160-170 FPS i, i to A chodzi Miocia. jak złe. Gdzie z kolei jak już wejdę na Taktyka Lops, to jest różnie. I jest znaczy, to nie, tak, parę nie jest źle, bo nie, nie, jest rewelacyjnie. Nie, 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 jest jest, nie, jest, nie jest Nie jest tragicznie. Jest tylko tak. pewna dysproporcja. Oczywiście, dobrze. że tam jest skala map mniejsza, bo jest obcięta mapa i tak dalej. I ilość nie? zawodników mniejsza też. No, no to też. Więc, więc tak, no rozprawy tutaj, tutaj na pewno m, chciałbym chciałbym widzieć. No, bo wiesz, jak ktoś wejdzie na TDM, zobaczy, o kurde, mam 160 FPS-ów, nagle, mhm. wejdzie, nagle wejdzie na, na Tactical Ops, patrzy, mam 80 i tak myśli, ojej. Ojej, coś mi się zepsuło. Pysyło. Bo jest taka no. reakcja, nie? No, duża dysproporcja jest. Więc... Ale yy, i tak trzeba pochwalić yy, tą opty optymalizację i w porównaniu z tym, co było kiedyś i w porównaniu z innymi grami, które się pojawiły ostatnio na rynku, no ta optyma optymalizacja jest naprawdę gitę skupę, bo... yy, dobrej roboty. Nie, nie, nie. Ja, ja tu wiesz, ja nie powiem, bo ta, ta, wiesz, beta... Ja gram na ultra, na full HD co prawda, ale tam cały czas latam około 120 klatek. Na moim sprzęcie nie ma żadnego problemu. Powiem też. tak, beta World War 3 chodzi mi lepiej niż, niż, niż beta Battlefield 2042. Także nie ma o czym w ogóle mówić. No, także tak jak mówię, cały czas powtarzał, beta. Nie pełna gra. Nie tak, premiera. Tak, 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 dokładnie, beta. Dokładnie. To jeszcze nie premiera. Premiera w przyszłym roku. W przyszłym roku zanim jeszcze będzie jeszcze będzie otwarta beta w, w marcu przyszłego roku. Także, także spokojnie. Teraz mamy zamkniętą betę, przez parę miesięcy będziemy sobie testować, no, i, i zbierać doświadczenia. Także to jest, mówię, to jest nasza taka, admirałem y, można powiedzieć pierwsza opinia po tych paru pierwszych pierwszych dnia trwania tej, tej bety i oczywiście będziemy to y, śledzić. No za parę tygodni wrócimy. Za parę tygodni widzimy, zobaczymy. Zobaczymy jak to jak to jest. Jak jest. już odblokujemy resztę broni. I, I ja bym chciał tylko jeszcze jedną jedną, jedną rzecz tutaj dodać. Admiralu, bo tu w sumie nie ma co się rozwodzić nad rzeczami o, oczywistymi czy, czy coś, no bo, bo jest, jest naprawdę fajnie to wszystko sklecone, zrobione. Grama, klimat. To jest, słyszałem od wielu graczy, którzy grali Battlefield, a nie grali w World War III i Przychodzili, bo też miałem mnóstwo ludzi nowych na streamie i mówili, że ta grama, klimat, którego Battlefield 2042 nie ma pomimo jakichś mankamentów, czy, czy tego, czy tamtego, ona ma klimat. I rzeczywiście ma, bo nawet samo menu, samo menu sam, sam, to, 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 już, to już po prostu trzyma cię w pewnym, daje ci tak. jakiś taki, taki film. No i bardziej, zdecydowanie bardziej taktyczne granie, to jest jakby ukłon w stronę mm, z fanów starej serii Battlefielda, nie? jak, jak bym powiedział jak najbardziej. Ja myślę... Mało tego, kurczę, jeszcze trafiony w czasie, bym powiedział. Że tak powiem, widzisz, gdyby Nie, to było dwa miesiące dobry? temu może, no. to wszyscy by się tak jeszcze... Dobry chłyt Markety do ci powiem. No, powiem ci, że po raz drugi trafiony jakoś tam, Może, może pamiętasz, trzy farm... lata no, temu było to no. po Battlefield 5. No. Teraz jest po 2042. Może zasadzie... fan działo, że, że 2042 wyjdzie taka Myślę, klapa. że to jest dobry moment dla WW3. Tak. Ja powiem tak, lepszego momentu na, wy, na, 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 na pokazanie tej Gry nie ma i nie będzie. Trzeba to A. wykorzystać na maksa, także ja wiem, że teraz pracują na pewno bardzo ciężko. Pracujcie jeszcze ciężej, bo drugiej takiej szansy nie będzie dla tej gry. To raz. Druga rzecz, którą chciałbym poruszyć, to jeżeli chodzi o powiedzmy sobie polską społeczność i program Community Kontrybutorów. Przepraszam, ale muszę to poruszyć. Mhm, tak jest. Bardzo mnie drażni. To, że polska gra nie ma polskiego menu. To jest raz. Po drugie, a, a dźwięki odgłosy od żołnierzy w języku polskim są po prostu bajeczne. Jak zawsze, e, słuchajcie, to jest, to, po jest, mistrzostwo. to jest Mistrzostwo Świata. To jest prawdziwy majstersztyk. E, tylko, że nie każdy zna angielski. E, i, I nie każdy ma ochotę tłumaczyć sobie kurcze wszystko w menu, co jest z języka angielskiego. Ja wiem, że może to uproszczać, bo żyjemy w XXI wieku, każdy zna niemiecki. No, ale myślę, nie, że to nie nieprawda. jest specjalnie dużo pracy, żeby to Oczywiście, zmienić. Oczywiście, myślę, mamy... że ja, ja wiem, że na pewno to mają zrobione, ja tylko nie wiem, dlaczego tego nie ma na start. Po drugie, y, dlaczego jest tylu przedstawicieli na, na Twitchu angielskich, y, francuskich, rosyjskich, y, nawet czeskich jest więcej niż polskich? No, dlaczego, niech oni sobie Dlaczego będą, polski tutaj... gracz, czy, dołóżmy oglądać na Twitchu, yy, chcąc tak. dostać dropy, jest skazany na to, by oglądać zagranicznego yy, streamera? Bo tak, na tak. dobrą sprawę yy, dany został yy, kontrybutor community contributor dla jednego dużego polskiego yy, streamera. Nie będę tutaj prowokował żadnej waśni czy coś, więc nie będę wymieniał. Yy, który po prostu nie grał w World War 3, nie grał cały dzień w Battlefielda, a ja chciałem sobie po prostu dropika dostać, no ale nie mogłem, bo musiałem sobie pójść na obcojęzyczny. Dla mnie może to mnie przeszkadzać, aczkolwiek wolałbym polskojęzycznego ja streamera poglądać. Dokładnie, nie mówię tu o sobie, nie mówię tu o Ad Admiralu, są kanały dużo większe od nas, myślę, to że dokładnie. trzeba by było to po prostu troszeczkę lepiej zorganizować, bo drugi, yy, drugi community contributor, który, który został, to ja w ogóle nie wiem, nie, nie słyszałem o tym panu. Ja nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego kanału i nie miał nic wspólnego z grami FPS czy z grą World War 3. I też nie streamował, i też nie byłem w stanie pooglądać. Więc tutaj. Taki drobny, drobny, drobny apel, że może jednak coś tu jest nie tak, że troszkę ten, ten, ten polski, kurczę, polska społeczność może poczuć się troszeczkę yy, zaniedbana. Pod tym aspektem. Bo Dokładnie. ja tu nie mówię o sobie. Absolutnie proszę nie mówić tylko, że Borutek nie dostał, czy Admiral nie dostał. To co, nie, nie, nie. My nie mówimy tu o sobie. My zdajemy sobie sprawę, że są dużo większe kanały które y, polskie, które na to zasługują. Wiemy też, że jest marketing i na przykład dobrze, jeżeli ktoś to streamował Battlefield, aby się tym zajął, bo ma dużo widzów, czy coś tam. Wszystko rozumiemy, ale my chcemy oglądać polskie kanały. Ja nie chcę być skazany na tureckie. Turecki też jest mnóstwo. Tak. Także no, po, po tutaj myślę, świat ominęło myślę, Dokładnie. Myślę, że tutaj jest pewien, pewien taki aspekt, na którym też się warto, warto zastanowić, żeby sobie tej polskiej społeczności nie zrazić troszeczkę do siebie pod tym względem. Tak mi się wydaje. No tak, to my trwaliśmy, że tak powiem. W sensie polskiej społeczności, tak? No, no trwaliśmy. Jest... Trwaliśmy, trwaliśmy, yy, trwaliśmy, byli z nami też, też inni, inni streamerzy. I tak. wszyscy zostali pominięci. I, i, i powiedzmy, powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie tak, ale to mówię: My rozumiemy, że My Games patrzy pod względem wyświetleń, czyli no, ktoś ma tysiące, tysiące wyświetleń po filmem, czy coś tam, coś tam, ale to też trzeba patrzeć na to, czy ktoś w ogóle ma pojęcie o grze, czy w ogóle się interesował projektem, czy w ogóle, w ogóle streamuje tą, tą, tą grę, czy w ogóle będzie wiedział, co on robi z tą grą. Bo tak jak mówię, ja wczoraj tak. cały dzień czekałem, aż pewien pan. Polski kontrybutor odpali grę World War 3 i to się nie stało. No ja też na zagranicznych latałem, także no niestety też nie byłam. I gdzie miałem ten kurcze Berecik Farm 51 zdobyć? No dokładnie powiem. Gdzie miałem ja ten powiem... Kurcze odem 4 kurcze zdobyć? No właśnie, właśnie. Muszę no? dzisiaj znowu włączyć no, gdzie? jakiegoś zagranicznego tam, żeby sobie pozwolić. Także dobrze, To akurat bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. No, no i co, admiral? Pogadaliśmy sobie. Podsumowaliśmy. Jeszcze My. chciałem tylko dwa słowa. No oczywiście, mogę, proszę cię. Bo bardzo. jeszcze tak mało, tak mi się przypomniało tylko, bo tak wcześniej gadaliśmy też o Netcode. Netcode tutaj jest OK. Ja uważam, że w porządku, Ach. te hity wchodzą tak, jak powinny wchodzić. TTK jak zwykle jest dla mnie bomba i chłopaki, nie ruszajcie tego TTK. Niech nie dotykajcie TTK, broń Boże. Nie, nie, TTK było rewelacyjne od samego początku do końca, to mnie trzymało. Jak dotkniecie TTK, tutaj. to jak Bóg mi świadkiem, wyzdrowieję i przyjadę do Gliwic. No kurde, nie tykamy. Jak TTK Bóg jest mi idealnie, przyjadę. idealnie dopracowane. Nie za duże, nie za takie, ma... Nie jest, za długo. Jest nie takie, jak powinno jest być. Tak być. Kurcze, jak ładujesz gościa dłużej, to wiesz, że ma heavy platea założonego i trzaskasz go w bańkę. Dokładnie. Wszystko dokładnie. jest jak należy. No, chyba, że o, trafisz gościa z Chin, to no, wtedy możesz, możesz sobie ten. To. Możesz zginąć to. z dziwną śmiercią, jakąś taką. No. Mi się zdarzyło to wczoraj <laughs> parę razy. <laughs> no, ale to już jest kwestia serwera. Ale ogólnie to, na plusik, to. admiralu, nie? Mm, tak, zdecydowanie. Na plusik. Ja, ja powiem Ci, że przyjemnie mi się grało. Ja wczoraj streamowałem chyba za 4 godziny, pomimo tego, że jestem chory, tak jak Słuchaj, słyszycie. ja miałem streamować w ogóle, że dwie, a streamowałem siedem i pół, nie ja wiem jak to się ja, stało w ja ogóle, w ogóle tak, w, ja tak patrzę, wsiąknąłem w tą grę. Ja zacząłem, że, ja zacząłem ciebie trochę oglądać i tak patrzę, patrzę, mówię, no to, już, mówię, no, to już zaraz pewnie skończy, ale tak później, kurczę, jeszcze, patrzę, Jezu, on jeszcze streamuje. Już 6 godzin mówi. Jezus, Maria mówi, no, że go kurczę tak? żona nie pogoni nie. Normalnie. Wpadłem tam do środka do tej gry, to nie potrafiłem Ej, skończyć. Boże, boże, boże. Ale nie, bo ma, ma coś takiego, mi się bardzo przyjemnie grało. Bardzo przyjemnie bardzo. się grało, żebym się to naprawdę lepiej, lepiej, czuł, to bym trochę więcej pograł, ale, ale u mnie to jest tak pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy takimi wave'ami, kurczę, że się lepiej czuję, się gorzej czuję. Na szczęście Mamy czas do marca. No ale mamy Nie czas. tego za mamy tydzień czas. więc Także, ogramy. także ogramy. mamy czas, ogramy jeszcze. Jeszcze kto nie zdążył sobie poglądać, to, to oczywiście zapraszamy na strumyk. Ja zapraszam do, do Admirala. Zapraszam też do, do, do siebie od tak czasu będzie, do czasu. Tak. Moi drodzy, także tych streamów nie, nie zabraknie. Wpadnijcie do nas na Spotify to również kto ma ochotę i chęć nas posłuchać, to jesteśmy dostępni na, na Spotify. No i co? Pozostańcie sobie z nami z kanałem. Nadajnik podcast gamingowy. No i myślę, że myślę, że co, Admiralu, wracamy na pole bitwy, nie? No, ja to idę się tylko wysmarkam, normalnie i, i wracam, wracam. Taki ja zasmarkany żołnierz robi. dzisiaj będę, ale, no ale co zrobić? Ale co Tylko zrobić? Kurze? Nie, ja muszę, i... muszę tego beryla odblokować. Ja muszę tego beryla ja No właśnie. Ja, <laughs> ja... ja już mam 13 no. level. Ja muszę Beryla odblokować. Koniec, kropka, wow. Jeszcze trzy levely. będę miał Beryla. Jak, jak będę a. miał Beryla, to już, to już dla mnie wszystko. To no już ja wtedy OK jestem. wtedy to już, to wiesz. Wtedy tu już beryla będę robił. No ja też ciągnę, ale jeszcze trochę mi zostało. ci proszę. kurde, dla mnie, dla mnie nie wiem w tej grze, to po prostu... Zresztą sam wiesz. Od, tak od 2018 Beryl dla mnie to jest po prostu mistrzostwo świata, koniec kropka, nie wiem, kurde. to jest broń, z której mi się najlepiej strzela, nie? Ja jeszcze M4 bardzo lubię i też do nią czekam, ale, on tam ale jest nie wiem, jeszcze czy dalej. Ale zauważyłeś, że w stosunku do Alfy M4 przesunęli tak, wyżej na listę, bo mieliśmy w, w Alfie, mieliśmy M4 dostępną, nie? a teraz mamy MSBS-a, tak. a, a wcześniej była. Dokładnie. Była dokładnie. Ten, nie? No, zamiana. No, no, no i właśnie taki, tak, szafie. Ja zrodzili. szukam, szukam, a ona kurczę, tak daleko jest. No tak? się kurczę tak. No nic, dobrze, dobrze, życzymy wszystkim miłej niedzieli, miłego weekendu. I jeżeli ktoś ma chęć i ochotę jeszcze zagrać, oczywiście, admiralu, nie, w betę, Bezbywanie. zamkniętą betę, to trzeba wejść sobie na stronę worldword3.com. Bądź też na Steamie zakupić sobie pakiet szeregowca. I pakiet szeregowca da wam dostęp do wczesnej, do zamkniętej bety. Tak, I wtedy możecie tak. sobie z nami zagrać. Jeżeli nie, to zapraszamy na streamy. Zapraszamy do oglądania. Otwarta beta już w marcu, a w kwietniu free to play. Także, także tak co? Będziemy wtedy lecieć. Aha, wszystkie te pakieciki weteranów, to wszystkie to wszystko będzie dopiero dostępne w otwartej becie. Tego co wiem. Także tak jest. Wie? dobrze mówię, nie? Tak, tak. No tak. Bo właśnie zablokowane ja też myślałem, że będzie tak. Teraz, tak, tak. Ale... Ja, też, ja też tak myślałem. Także, także nie denerwujcie się, macie to. Ja też się zdenerwowałem. Wiecie, że jestem raptus, kurczego. No, jak to. Ja, ja nie mam weterana, co jest? Gdzie jest moje V? Nie ma? No, no, ale jest. Dobra, dobra, bo mi zaraz kurde całkiem głosił. Mamy Smaczek, że... nie wiem, czy no? zauważyłeś. Na złotych tarasach pod reklamami, które tam wiszą, jest napisane, że tam jest siedziba spółki, chyba, bo jest napisane FAR51. Zobacz, kłamczuchy, a przecież z Gliwic. No nie? E, zobacz, może się przenoszą do Warszawy już? A? No to no, kurde, któż to wie, mm. któż to wie, do stolicy wędrują. No, mm, po władze, po władze. <laughs> Dobrze, dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Bardzo przepraszam za mój głos. E, z tej strony żegna się. Rutań. Da, admirał? Ty nie śpi, ty. No właśnie, się ja zamyśliłem. Już, bo no dobra. ty już myśli, broń konfigurować. Admirał? Bo ja myślałem o tym właśnie, że zaraz odpada. No, no, no. I no, na no, w no. chętnie wskoczę. No, no, no. właśnie, no. właśnie, no. właśnie. Dobra, trzymajcie się. Hejeczka. cześć. Do zobaczenia, cześć.